Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera.pl. Witam Was serdecznie i w dzisiejszym filmie pokażę Wam krok po kroku, szybko i na temat, co dalej będzie z kryptowalutami, jaka będzie przyszłość kryptowalut według mnie w najbliższych latach, w najbliższym czasie, czy warto inwestować, czy warto zaczynać, konkretnie bez zaczynamy. Zaznaczam też, że nie jestem doradcą inwestycyjnym. Pamiętajcie, że wszelkiego rodzaju decyzje finansowe czy życiowe, które podejmujecie w oparciu o źródła, filmy z YouTube'a i tak dalej, są to wciąż Wasze decyzje, Wasze są zyski bądź straty. Warto o tym pamiętać, żeby się edukować i samodzielnie podejmować decyzje. Oraz informacja numer 2. Pod tym filmem znajdziesz linki do najważniejszych giełd kryptowalut najlepszych oraz do całkowicie darmowego kursu, który wprowadzi Cię w świat kryptowalut. Tam pokazuję też wszystko krok po kroku. Zapraszam przy okazji. No dobra, ale przejdźmy do konkretów. Co będzie z kryptowalutami w najbliższych latach? Otóż wiem, że teraz mamy moment na rynku, gdzie ceny spadły dość wyraźnie, wzrosty mamy już za nami i wiele osób, które wchodziło w rynek kryptowalut, robiło to niestety, gdy ceny były najwyższe. I wiem, że to się wydaje głupie, ale tak działa historia, tak działa nasza psychologia i można zauważyć, że zawsze jest tak, że najwięcej osób, nie chodzi tylko oczywiście o kryptowaluty, ale na tym się skupmy, że najwięcej osób kupowało swojego Bitcoina, tak, czy inne kryptowaluty, gdy ceny były najwyższe, gdy rynek był napompowany i patrząc na logikę nie ma to kompletnie sensu, ale no zauważmy, że no dużo informacji na temat tego, jak drogi jest Bitcoin, że Bitcoin będzie po takiej czy po innej cenie, pojawiało się w mediach wtedy, gdy już po prostu był duży hype i dużo osób w ten rynek weszło, to też napompowało cenę. Nie jest to dobra metoda, aczkolwiek całkowicie rozumiem, że większość osób, szczególnie niedoświadczonych, będzie wchodzić w ten rynek, czy może w inne rynki, gdy te ceny będą wysokie, ponieważ większość osób myśli, że wtedy jest ta okazja właśnie, gdy wszyscy są pozytywnie nastawieni, ale trzeba nauczyć się myśleć odwrotnie, ponieważ gdy jest źle, gdy ceny są niskie, gdy wszyscy sprzedają, no to wtedy powinno się kupować. Jeżeli dołożymy do tego trochę wiedzy, którą teraz Wam przekażę, myślę, że będziecie wiedzieli, co robić i co dalej się wydarzy z rynkiem kryptowalut. Przede wszystkim warto wspomnieć, że Bitcoin i kryptowaluty istnieją od około roku 2009 i mamy coś takiego w przypadku kryptowalut, zresztą nie tylko w przypadku kryptowalut, ale w przypadku całego rynku, tak? Co teraz też możemy zauważyć, że mamy wzrosty, spadki, problemy, potem są okresy lepsze i gorsze. Tak samo w przypadku właśnie Bitcoina i innych kryptowalut, będę się trzymał może przykładu głównie Bitcoina, mamy coś takiego jak cykle, czyli mamy spadki ceny, potem po kilku latach cena rośnie bardzo, potem cena spada i tak dalej, czyli mamy po prostu różne okresy, lepsze i gorsze i historia kryptowalut oraz ludzkości pokazuje, że są po prostu okresy w gospodarce, w różnych aktywach, gdzie te ceny spadają i rosną. Warto o tym wiedzieć, ponieważ większość osób początkujących, gdy inwestuje w Bitcoina, szczególnie na górce, gdy wszyscy o nim mówią, nie wie o czymś takim, że cykle są. I oznacza to po pierwsze, że cena rośnie, ale też cena potem spada. No i nie możemy też oczekiwać, że jeżeli cena rośnie przez dłuższy okres czasu, że będzie rosła bez końca, bo to się nigdy nie może wydarzyć i warto o tych cyklach pamiętać, że nawet jeżeli cena jest bardzo nisko, to też ona z czasem urośnie, a wiele osób początkujących nie wie o cyklach, które są całkowicie normalnych. Mamy coś takiego jak hossa, mamy coś takiego jak bessa. Tutaj na filmie pokażę Wam teraz dwie proste grafiki. Otóż świetne narzędzie Google Trends, które pokazuje nam zainteresowanie danym hasłem w Google, tak? Czyli właściwie w całym internecie. I widzicie tutaj na przykładzie właśnie wykresu Google Trends od roku 2009, jak kształtowało się zainteresowanie Bitcoinem. I teraz widzimy, że w konkretnych okresach, czyli dokładnie w roku 2013, 2017 i 2021, zainteresowanie Bitcoinem było największe. I jak się pewnie już domyślacie, jest to szczyt cenowy danych cyklów w Bitcoinie. Mieliśmy trzy takie duże cykle w Bitcoinie właśnie w roku 2013, 2017 i 2021. Wtedy ta cena była najwyższa. Oczywiście trochę to trwało i wiem, że się łatwo mówi po czasie, że wtedy były te górki, potem były dołki. Oczywiście nikt tego wcześniej nie mógł przewidzieć, ale historia pokazuje wyraźnie, że wraz z zainteresowaniem kryptowalut
Bądź może odwrotnie, wraz ze wzrostem ceny kryptowalut rosło zainteresowanie, gdy ta cena spadała, zainteresowanie malało. Wnioski są dość oczywiste raczej, przynajmniej jak się to ogląda po czasie, że najprościej było kupić Bitcoina czy też inne kryptowaluty, ale Bitcoin jest takim królem kryptowalut i od tego warto zacząć, że najlepiej było po prostu kupić Bitcoina, kiedy cena była może nie w dołku, bo tego nikt nie przewidzi, ale kiedy mieliśmy duże spadki od szczytów, czyli powiedzmy te 80%, 70-80%. No i to się dzieje kolejny raz. Teraz mamy prawie taki właśnie spadek. I oczywiście, może o tym teraz powiem więcej, ale czy jest idealny moment? No na pewno jest niezły moment teraz, żeby to kupić, kiedy ta cena dość wyraźnie spadła. I tutaj mamy do czynienia właśnie z psychologią, z chciwością i z tym, jak działają rynki. Czyli gdy cena bardzo rosła, wszyscy się Bitcoinem interesowali, kupowali go, oczywiście tą cenę jeszcze bardziej podbijali do góry, no i potem oczywiście w pewnym momencie ta cena spadała, 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 spadała. Potem mieliśmy taki czas stagnacji, konsolidacji i wtedy był właśnie jeden z najlepszych okresów, jeżeli chodzi o możliwość kupna sobie Bitcoina. Ale oczywiście, gdy była bessa, gdy było przykro wszystkim, to ciężko się było przekonać do wejścia w rynek kryptowalut, ponieważ gdy widzimy, że rynek spada, media, nagłówki pokazują nam, że to jest koniec Bitcoina, że Bitcoin już umarł, że kryptowaluty się skończyły. Oczywiście są kraje, które zakazują kryptowalut, są różnego rodzaju negatywne newsy. No i wtedy, gdy osoba początkująca chce wejść w ten rynek, okazuje się w jej głowie często, że no nie warto, że to pewnie już koniec, że wszystkie fajne okazje są za nami, a potem oczywiście, gdy już jest dołek, to powoli zaczyna rynek rosnąć, wszyscy zaczynają kupować coraz bardziej, coraz więcej osób mówi o kryptowalutach, cena się podbija, potem już wszyscy mówią o kryptowalutach, wszyscy kupują, mamy duży skok, no i w tym momencie wydaje się osobom początkującym, że jest najlepszy moment na wejście, a jest wtedy najgorszy moment na wejście. Także warto z tego filmu zapamiętać przede wszystkim, że mamy coś takiego jak cykle, hossy, bessy w gospodarce i przez to pojawia się właśnie zachowanie na bazie psychologii, że mamy te duże wzrosty, duże spadki, co oczywiście się rozkłada na kilka lat, ponieważ jeżeli byście chcieli przewidywać cenę Bitcoina w perspektywie dziennej, to jest to raczej dość ciężkie. Oczywiście można się bawić w spekulacje, ale ja uznaję w moim życiu tak i na tym kanale, że po prostu idziemy drogą bezpieczną, jeżeli tak można powiedzieć w kryptowalutach, że mamy na uwadze te cykle, spadki i myślimy długoterminowo. Warto wspomnieć też o Bitcoinie, Ethereum oraz o innych projektach, altcoinach tak zwanych, jeżeli chodzi o te cykle. Jeżeli jesteście początkujący, warto wiedzieć, że Bitcoin jest takim cyfrowym złotem, największą kryptowalutą, którą się po prostu kupuje do przechowania wartości. Mamy Ethereum, sieć drugą największą co do kryptowalut i blockchaina, której walutą jest Ether. Ether sobie też można kupować. Na Ethereum można budować na przykład NFT, bardzo popularny temat. Teraz troszeczkę mniej, ale myślę, że wróci. I na Ethereum można budować wiele innych rozwiązań. Mamy też altcoiny, czyli inne projekty, wśród których są i ciekawe projekty, i wiele skamów, ale warto zaznaczyć, że większość projektów poza tymi głównymi, czyli Bitcoin i Ethereum, po prostu po okresie wzrostów, kiedy to wszyscy zarabiają, kiedy jest pięknie, większość z tych projektów po prostu upada. No i niestety warto mieć to na uwadze, że mamy te cykle, że większość tych pomniejszych projektów upada, a Bitcoin i Ethereum, one się zawsze, nawet gdy mamy recesję, one się utrzymują. No i potem prawdopodobnie czas pokaże, przy kolejnej hossie mamy znowu wzrosty tych kryptowalut, także z nimi warto bessę przetrwać. Jeżeli będziecie trzymać większość altcoinów, czyli tych mniejszych projektów, prawdopodobnie na bessie stracicie i nigdy nie wrócicie do gry. A jeżeli nawet ktoś nie sprzedał na górce Bitcoina na przykład, no to w tym momencie, jeżeli ta osoba wytrzyma do następnej hossy, prawdopodobnie i tak zarobi. Jeżeli jesteście początkujący i zastanawiacie się, jak zacząć, to przede wszystkim polecam ten film, w którym tłumaczę podstawy kryptowalut. Zapraszam też do darmowego kursu, w którym wszystko jest bardziej rozbudowane krok po kroku na wideo. Kurs jest całkowicie darmowy, link jest pod filmem, ale idąc dalej, to jeżeli chcecie zacząć kupować sobie pierwsze kryptowaluty, to przede wszystkim warto zacząć, myślę, no mniej więcej teraz, kiedy ta cena jest dość niska i od ostatnich wzrostów minęło dość dużo czasu, to przede wszystkim, tak jak mówiłem wcześniej, mamy bessę, hossę i tak dalej, ale jeżeli chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to przede wszystkim warto zrobić to na małych kwotach i się edukować, tak? Najgorsze, co można zrobić, to kupić za dużą kwotę, jeżeli chodzi o procent waszego portfela, kryptowaluty, nie mając wiedzy, nie mając pojęcia o hossach, o cyklach i tak dalej, wtedy macie porażkę gwarantowaną, no chyba że kupiliście w czasie wzrostów i sprzedaliście dość szybko. Wiele osób oczywiście miało takie szczęście, ale jeszcze więcej takiego szczęścia osób
nie miało. Warto sobie kupować przede wszystkim Bitcoina bądź Ethereum, czyli największe kryptowaluty, które w perspektywie długiego czasu zawsze rosną. Tutaj ograniczamy ryzyko. Podkreślam jeszcze raz, edukujcie się. Bardzo ciekawą też strategią jest uśrednianie sobie ceny, czyli kupujemy na przykład powiedzmy co tydzień za kwotę 100 zł, czyli po prostu kupujemy regularnie za kwotę stosunkowo niewielką i wtedy nie interesujemy się tym, czy cena jest najniższa, czy bardzo niska, ale po prostu kupujemy sobie powiedzmy przez rok. Jeżeli ta cena jest teraz stosunkowo niska, potem mamy hossę, no i sprzedajemy z kilkukrotnym zyskiem. Oczywiście w kryptowalutowym świecie zyski bywają o wiele większe, ale warto według mnie grać raczej bezpiecznie, czyli uśredniamy sobie zakup, kupujemy regularnie za niewielkie kwoty. Kolejną ważną rzeczą jest ustalenie sobie strategii inwestowania w kryptowaluty. Więcej o niej w tym filmie, ale mówiąc prosto, po prostu warto sobie stworzyć arkusz kalkulacyjny, zapisać, tak, że waszą strategią jest kupno Bitcoina powiedzmy przez rok za określoną kwotę i sprzedaż jego, gdy cena osiągnie powiedzmy razy 3 i trzymanie się tej strategii, tak, ponieważ jeżeli nie macie strategii, nie macie celów, czy to w kryptowalutach, czy w swoim biznesie, to bardzo szybko zapomnicie o tym, dlaczego, co robicie, no i poddacie się emocjom, tak? Powiedzmy, że macie strategię kupowania sobie co tydzień za 200 zł Bitcoina. I jeżeli ją macie zapisaną, będziecie to robić prawdopodobnie. Jeżeli sobie tego nie zapiszecie, no to mogą być jakieś spadki, jakieś negatywne informacje, które też często są fejkowe, czy one kompletnie nie mają znaczenia, jeżeli chodzi o finalny rozwój rynku. Możecie spanikować i sprzedać ze stratą. A jeżeli macie zapisane, co chcecie robić, to wtedy po prostu jest bardzo duża szansa, że się planu będziecie trzymać. No i ostatnia sprawa to, jeszcze raz podkreślam, edukacja. Zapraszam do darmowego kursu, bo ponieważ jeżeli nie znacie podstaw kryptowalut, nie wiecie, czym jest Bitcoin, jak on działa, że istnieją cykle, jak zrobić niektóre kroki, czyli zakup kryptowalut na giełdach, które są dość proste, ale jednak warto poznać doświadczenie innych osób, nie edukujecie się, no to wtedy popełniacie różnego rodzaju błędy, możecie stracić środki, możecie nie być świadomi tego, jakie są możliwości, jakie są zagrożenia, jak technicznie niektóre rzeczy wykonać, czyli przede wszystkim edukujcie się, żebyście rozumieli to, co robicie, tak? Jeżeli chcecie inwestować, załóżmy, w Bitcoina, no to musicie rozumieć, czym jest ten Bitcoin, jak on działa, poznać troszeczkę jego historii, jak się cena kształtowała, czym są cykle i tak dalej, to wszystko mówię w moich materiałach i wtedy możecie świadomie rozpisać sobie strategię, świadomie i ze spokojem ducha kupować na przykład Bitcoina, ponieważ rozumiecie, podstawową zasadą jest właśnie inwestowanie w to, co rozumiecie, wtedy zrobicie to tak jak trzeba, nie popełnicie błędów, no i będziecie cieszyć się efektami w przyszłości. Także dzięki za oglądanie, zapraszam serdecznie do darmowego kursu, link jest pod filmem, no i do zobaczenia wkrótce.